Kolejny ciekawy cytrusik. Uwaga, ślisko. To może już będzie skierniewicka, czy nie? Grapefruit. Grapefruit. Wow. Ale wielkie, patrzcie. Z moim łbem. Jakie to wielkie. Chociaż grapefruity jeszcze większe rosną. Tak, to jest to samo, co mamy u nas w domu. Zapewne odratowany się u kogoś w domu, czy nie mieścił, to go... O, parasolka. Pewnie kapie tam. Rządy cytrusków. Nie mandarynki. Pomarańcza. No. Hichofa, nie wiem, jak to się czuje. Ręka Buddy. Panie Irku, zobacz, są i rączki Buddy, jak u ciebie. Tylko u ciebie lepiej zadbane. I ładniej porosły. Widać, że walczyło z przędziolkami, oj, to okrutnie. No teraz nie ma, bo zima jest, ale w lato to pewnie lipa. Oj, 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 coś tu kwitnie. Figi bezlistne, musi być tu chłodno. Trochę karpus, wiadomo, wytrzyma nawet takie spadki do, nawet na minusie trochę. Kolejna palemka. I tu mamy raj cytrusowy. W cytruskach jest 8 stopni. Patrzcie, zaczyna wszystko kwitnąć, nie? A co nie? A, ty zdjęcie mi robisz? No. Śnieg zjeżdża z dachu. Dobra, idziemy dalej. Jakie malutkie, co? Ale nie pachną w ogóle, wiesz? Nie czuję, też mam kartę. Kamelia japońska. To nie pachnie? Mówiłem, może musi dobrze podgrzać się, że, czyli jak słońce wyjdzie, to może i by pachniało, chociaż niektóre kwiaty nie pachną, ale tak słonecznie jest. Ale to jest takie mini papku. Takie malutkie. Mocniej przytrzymasz i da się i będzie działać. No. Zobacz, czy leci. Nie no, raj. Zobaczcie, normalnie by wiosna była. Wszystko w kwiatach. Zaczyna dopiero co kwitnąć. Mandarynka. Tu to ludzi musiało buchnąć owoców. Oj, no, zobaczcie, jakie, o kurde, jakie kiście. Kiście. Kiście, jak banany. Kiściowe. O, to było konkret cięcie. Grapefruit. Nic nie startuje, ale pewnie odbije, cieple się zrobi to. Przez przypadek nagrałam jedną sekundę. Czemu? No, przez przypadek. Wciśnij jeszcze raz. No, mam 303 filmy, a przez przypadek wcinałam trzeci raz. Kwiaty, kwiaciochy. Ładna. Humilis. Champerops. O. No ma fajne liście, takie inne. Takie uśrodzone. No. Tak jakby brudne. Nie, takie mają, takie jakby nalot. Idziemy w koło. Ogrzewanko! No, powiedzmy, że grzeje. Ile tu jest stopni? Kolejna szklarenka. Koło 8 stopni. Dla cytrusów to jest spoko temperatura zimą. Dla cytrusów? No. Chociaż tu wszędzie jest chłodno. No wegetacja. W niskiej temperaturze dobrze się w miarę zimuje rośliny egzotyczne, bo zawsze robią stop w rośnięciu. A widziałeś te cytryny jako śmietnica? No, nagrałem. Ręka Buddy to była, Jola. Jacaranda. Mimosifolia. A, czujniki. Trz. Ale tutaj wygolili to konkretnie. Ale łyso. O. Bardzo, nie?
No, będą nasadzenia jakieś były, tak. W maju to będzie już spoko. Przyszykowane kolejne roślinki do sadzenia. Znowu sterlizy, jak się nie mylę. Tak, Nikolaj. Kwitły. Resztki po kwiatach. No to to byliśmy tam, nagrałem, nie? Co? Alokazja taka ładna tam rośnie, albo kolokazja, patrzcie, patrzcie, o, tego nie widziałem. No. Jest tam coś, jest coś tam, ale nie ma nazwy. Kolejne cytruski. Pomarańcza chińska. Pomarańcza chińska. I są owocki. Lepiej. Retaca sousa. Lepiej ich nie jeść, bo pryskane chemią na pewno jest w sezonie. O, żeż morda, co one takie brudne. To jest cytryna skierniewicka, ale wielkie bambozaury. Znaczy chore, brud, zbrud. A jakiś, wiesz, ludzie dotykają. Wcale nie. Czy tamtego. Wcale nie dotykają. Ja. Limon. Co, to nie jest ten? Nie, to jest citrus limon. Tu jedzie. No? No to Pandarosa, czyli cytryna skierniewicka. Mogę się mylić, nie bijcie mnie. O, a tutaj jest jeszcze taka zieloniutka. No to. Uuu, ponad kilo. To jest spokojnie. Zieloniutka. No, dojrzewają powoli. Sobie nie zrobić. Tak, to jest wkładanie paznokci kobiet. Pamiętam, jak tu gdzieś pomelo kwitło rok temu. No. A to nie jest u nas na obwódce coś takiego? Śnieg zjeżdża z dachu. Co? To nie jest u nas przypadkiem na tym? Nie wiem. No podobno, może i to co to samo jest. No. Także oblecieliśmy całość, jak ktoś chce może przyjechać zimą, jest tu cisza, spokój, ludzi, dwoje poza nami. Cisza, spokój, zima. Co? Co wiszą? Figi, kurczę, patrzcie. Figi się trzymają. Jeden liść i trzy figi. Nie, nie. Co ja tu widzę? Nie mówcie, że aurykaria chilijska. Przebiedowana okrutnie, masakrycznie. Podobnie, za miękkie trochę. Podobne, ale za miękkie są. Kurczę, idziemy tam. Nienawisi pomarańcza. Wisi. Muszę zobaczyć, czy to są aurekary chilijskie. Stado ich. Kurczę, no wygląda jak aurekary, ale takie strasznie wybiedzone. No chyba to będzie to. No to kurczę. Tak posadzili gdzie nie, gdzie w grunt, to by ładnie rosło. Bez problemu sobie dałoby tutaj radę, tylko to potem trzeba formować, bo aurekary w Irlandii rosną potężne drzewa po 10-15 metrów. Ale to można przyciąć i się rozrasta z tego co wiem, ale też mogę się mylić, żeby nie było.